Gdy nastolatek rozmawia z nastolatkiem, można odnieść wrażenie, że mówią w zupełnie innym języku. Czasem rodzicom przydałby się tłumacz. No i my dziś w tę rolę tłumacza się spróbujemy przeobrazić, a przynajmniej zmierzymy się ze słownictwem, którego używa dziś młodzież. Ja nazywam się Aleksandra Gryż, a z nami są goście. Drużyna numer jeden, zacznę od kobiet, Katarzyna Cichopek oraz Dominika Szymańska. Mama dwóch synów, 11 i 16 lat, Franek i Szymon. No i to drużyna numer dwa. Czyli panowie, teoretycznie powinniście mieć jako taką wiedzę. Ściągę, O nie. Nie. Chowamy ściągę z tego słownictwa, ale zobaczymy. Sprawdzimy to. No to pytanie numer jeden. A w zasadzie zwrot numer jeden. Młodzieżowy. Weźcie oczywiście tak. Swoje literki z odpowiedziami. Odpowiedzi są tylko A i B. My też zachęcamy Państwa do tego, żebyście przed ekranami telewizorów odpowiadali na te pytania. Zaczynamy. Okay. Majza po piętnastce. Słucham. Majza po piętnastce to A. Impreza z okazji 16 urodzin, czy B. Lekcja matematyki po 15-minutowej przerwie. Majza po piętnastce. Odpowiedź B? Tak, my też B. Mam nadzieję, że Państwo też mają odpowiedź B, bo to jest poprawna odpowiedź. No to teraz mamy czas, ale czas na wytłumaczenie. Liczy się czas na odpowiedź, bo my byliśmy pierwsze. Nie się liczy. Mówię to solidarność. Ale czy jesteście w stanie to wytłumaczyć? Bo jeśli nie, ja to zrobię, ale oczywiście zależy. No proste. Majza, matma, no kojarzy się kiedyś za naszą. Ale w tym samym czasie, w tym samym momencie. Dwa razy A i bardzo dobrze, bo jest to poprawna odpowiedź. W tym samym czasie. No to dzięki, Oli. Czyli tego się cały czas jeszcze używa. W sensie i dorośli używają, tak? Lot of luck. Dwu, no to skrót od Z i W. Zaraz wracam. Mm-hmm. No to oczywiste. Czyli XD, ZW. Jaki wynik jest, Ola, kontrolujesz? No mamy remis. Remis, no, niestety. Oczywiście. Że tak. No dobrze, to teraz decydujące pytanie. I to też nie będzie za łatwe, tak mi się wydaje. Co chciał wyrazić ten, kto powiedział o artykule w internecie boomerski content? A. Treść, która zdradza, że jej autor nie rozumie młodzieży. Nie rozumie młodzieży, przepraszam. B. Treść dla dzieci. Boomerski content. Coś mi tutaj gardło. Treść dla dzieci albo? Albo treść, która nie zdradza, to, że jej autor prymusami. Nie rozumie naradziliśmy młodzieży. Się. Boomerski content. No nie jestem pewna. To jest zwrot określający jakiś artykuł, komentarz do artykułu. Nie rozumie młodzieży? Czy może jest to treść dla dzieci? Nie rozumie młodzieży, bo boomers to nie rozumiesz. Ja bardzo często słyszę od chłopaków, nie rozumiesz boomersy. Okej. To jak? Nie rozumiem chłopaków. Wy jesteście przy A. A dziewczyny? No też przy A. A, czyli... Że jest out. No to wyjaśnijmy, skąd się wzięło to słowo boomer. Oczywiście odpowiedź jest poprawna. Gratulacje. Tak czy inaczej remis. Gratulacje, dziewczyny. Brawo dla was. Dziękujemy. Skądu demograficznego, które nie do końca... Tutaj nawiązując do, jakoś trzeba z tym do żyć. Słów młodzieżowych, kuma czacze, czaj bazę. Dobrze, ale można się uśmiechnąć. Tak, jestem ciekawa, jak pokolenie to pokolenie jakie? Będzie się nazywało. Przecież to ma, jej córynka jest taka super malutka. To jest jakie pokolenie teraz? Z. Teraz najlepsze. I taka śliczna. Każdy jest taka śliczniusia. Tak, słuchajcie, mieliśmy wielką przyjemność ekskluzywnie porozmawiać na wyłączność, tylko dla nas, z Klaudią Halejcią, o jej macierzyństwie, o budowie domu, o emocjach i właściwie o wszystkim. Pozdrawiamy.